Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Świetną passę w Ekstraklasie będą chciały podtrzymać wrocławskie siatkarki. Zespół Impelu, który w dwóch pierwszych meczach sezonu nie stracił nawet seta, zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli. Podopieczne trenera Tore Aleksandersena w sobotę w hali Orbita podejmą Pałac Bydgoszcz. W poprzednim sezonie obie drużyny w dwóch spotkaniach podzieliły się punktami. Teraz zdecydowanym faworytem jest ekipa Impelu. Bydgoszczanki w przeciwieństwie do gospodyń w tych rozgrywkach jeszcze nie wygrały i zajmują obecnie dziewiąte miejsce w tabeli. Trzeba jednak przyznać, że najbliższy rywal wrocławianek miał wymagających przeciwników w postaci drużyn z Muszyny i Bielska Białej. Sobotni mecz Impelu Wrocław z Pałacem Bydgoszcz rozpocznie się o 17:00 w hali Orbita. Do szlagierowego spotkania dojdzie w sobotę w drugiej lidze siatkarzy. W derby regionu zmierzą się Gwardia Wrocław i Wiktoria Wałbrzych. Spotkanie w hali przy ulicy Krupniczej będzie dodatkowo konfrontacją aktualnego wicelidera z liderem rozgrywek. Po trzech kolejkach obie dolnośląskie ekipy nie mają sobie równych. Drużyna z Wałbrzycha prowadzona przez eks-gwardzistę Krzysztofa Janczaka nie straciła nawet seta. Kto będzie górą w starciu niepokonanych do tej pory lokalnych rywali, przekonamy się w sobotni wieczór w hali przy Krupniczej. Początek meczu Gwardii z Wiktorią o godzinie 18:00. Emocji nie zabraknie także w sobotę na stadionie olimpijskim. W czwartej kolejce Polskiej Ligi Lacrosse obrońcy tytułu mistrzowskiego Kosynierzy Wrocław gościć będą jedyną niepokonaną drużynę obecnego sezonu – Grom Warszawa. Wrocławianie będą chcieli się zrehabilitować za niedawną wpadkę w Poznaniu. Porażka z tamtejszą Husarią zakończyła serię kolejnych 15 ligowych zwycięstw Kosynierów. Wrocławianie będą faworytami meczu z Gromem. Nikomu w historii Polskiej Ligi Lacrosse nie udało się do tej pory pokonać gospodarzy na ich terenie. Dodatkowo do składu Kosynierów powraca kilku podstawowych zawodników. Wśród nich najlepszy snajper z ubiegłego sezonu Wojciech Filipek. Początek starcia wrocławskich Kosynierów z warszawskim Gromem w sobotę o 12:00 na stadionie olimpijskim. Niedziela to już tradycyjnie emocje wyścigowe na Partynicach. 11 klaczy 3-letnich i starszych stanie na starcie Nagrody Konstelacji międzynarodowej gonitwy na dystansie 2400 metrów. Będzie to najważniejsze wydarzenie 14 dnia wyścigowego na wrocławskim torze. W stawce po raz pierwszy w historii pojawią się dwa konie z Niemiec. Faworytką będzie zwyciężczyni Wielkiej Partynickiej 4-letnia klacz Morfina. Efektem współpracy, jaką Partynice nawiązały z torem w Berlinie, będzie gonitwa o nagrodę tamtejszego toru wyścigowego Hoppegarten. Zmierzą się w niej dwulatki pełnej krwi angielskiej. Najliczniej obsadzoną gonitwą niedzieli będzie wyścig arabskich trzylatków, w którym na dystansie 2000 metrów zmierzy się aż 15 koni. Start pierwszego wyścigu na Partynicach w niedzielę o godzinie 13:15. Wstęp wolny. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl